To jest, dobra, zaczynamy dzisiaj sporo różnego typu wiadomości, ale polepię je tak, żeby był niezły z nich tutaj sens. Są też takie, może nieciekawe, ale na pewno nieciekawe dla osób, które posiadają dużą ilość mieszkań. A poza tym na krypto teraz czas oddechu i czas oczekiwania, ale nadchodzi chyba nowy sezon, który może zmienić krypto i jakby pierwszym być, który się oddzieli od krypto. Ruszamy. Właśnie. Nie ten przycisk. Także z takim falstartem na gumie ruszamy teraz. Witam wszystkich, nazywam się Maciek, to jest Trzywelen Krypto. Zaczynamy szybko. Pamiętajcie, nic tutaj nie jest poradą inwestycyjną. Czekajcie, o właśnie, dobra. Ruszamy. Słuchajcie, Bitcoin w tej chwili być może zaczyna tutaj shorta, być może nie, bo już tak się tutaj buja. I jak sobie na to popatrzymy, spójrzcie, jest tutaj sporo do wzięcia, jeśli mówimy o stop lossach. Bardzo dużo, znaczy stop lossach, o likwidacjach, bardzo dużo. W tej chwili jest ich tyle, że jak ktoś otwiera teraz shorta albo longa tutaj, tak, w tym momencie, to jego likwidacje znajdują się w tym albo w tym miejscu. Więc powiem Wam, że ładnie by było zgarnąć jeszcze to na 70, a później robić tutaj spadek, tak? Więc na razie nie otwieram tutaj shorta, powiem Wam, kiedy to otworzę. To nagrałem na Telegramie tam, także można sobie to zobaczyć. I jak przejdziemy przez ten value area low, to tutaj pierwszą taką uwagę można spróbować, ale dopiero aż zgubimy ten poziom, to jest tutaj taki ładny poziom jest, razem z 50, czyli około 66500, 66600 mniej więcej. I jak ten poziom byśmy zgubili, potem byłaby taka mała podbitka, to mógł być taki week, wtedy bym otworzył shorta. Ale tak na razie, słuchajcie, jak ktoś chce, to czemu nie, tylko cena tak pum. Większe prawdopodobieństwo teraz jest na shorta, jesteśmy poniżej point of control, ale nadal się tutaj trzymamy. Więc ja pierwsze takie mikro rzeczy będę otwierał, takie mikro, takie powiedzmy na smaczek, aż tutaj będę miał ten alarm, ale bardziej mnie interesuje takie coś i tu. I to tyle, co bym mógł powiedzieć o Bitcoinie. Dosyć duży support mamy tutaj na poziomie 66500, tak? A ogólnie cały zestaw, całą trajektorię lotu mamy tutaj niezmienną w tym diagonalu. I teraz może być takie coś też, że tą piątą falę, o tą tutaj, będę mógł przeciągnąć w to miejsce i tutaj mielibyśmy drugi diagonal, coś takiego. Tak. Nie wiem. Jak takie coś będziemy budować, będę na to gotowy. Jak nie, no to po prostu tutaj śrubę taką zrobimy, tak? 50%, czyli mniej więcej od tej górki tutaj do takiego punktu, powiedzmy, byłoby to coś w okolicy 58700, mniej więcej, tak? Tu mamy dobre poziomy na 60, na 58 i na 56, ale liczę tak w środek 58, zobaczymy, czy tam będą dywergencje, wtedy można by było coś tutaj pakować. No i większość coinów nie ma za bardzo co sprawdzać, że tak powiem, bo no, czekają po prostu na korekty. A-tier, takie trzy poziomy tutaj narysowałem. ENA też już tutaj osiągnęła bardzo dużo, duży wolumen tutaj sprzedażowy. Myślę, że raczej też mogłaby korekcić. TIA już zaczęła tutaj korektę, piękne odbicie od point of control w tej chwili. Dokąd ta korekta? Wydaje mi się, że jak długo utrzymamy się powyżej powiedzmy 5 dolara, to możemy liczyć jeszcze tutaj na górę, ale jak nie, no to po prostu jest to początek tego spadku. Tutaj. Ja sporo już wziąłem, resztę mnie tak już wywaliło z tego, więc ładnie żeśmy tutaj brali to od tych dołków, dobry zarobek. No i teraz trzeba zaczekać chwileczkę, jak ktoś nie brał teraz shorta na tej małej osi, no to nie ma sensu się pykać. WLD bardzo ciekawie stoi. Tu już mogę to cofnąć, tu już do widzenia. I tutaj ten WorldCoin może, jakby się utrzymał powiedzmy tak na 2 dolarach, to powiem Wam, że może nadal budować tutaj ten ruch do góry, tak? A jak nie, to większość coinów zaliczy po prostu takie typowe ABC.
No i później będzie tutaj spadek poniżej, tak, tego momentu i trzeba liczyć B i bardziej znowu C, więc tak mniej więcej to wygląda. Ja będę czekał tutaj do tego momentu. Jak tu zacznie spadać poniżej, no to już raczej będzie tutaj z tych wzrostów nici, a jak tutaj się zatrzymamy, no to wtedy znowu zagram. Fetch AI też pewnie podobnie, tak, takie tutaj ABC robione mniej więcej, gdyż ten spadek był troszeczkę za mały, także na fetchu też bym takie widział coś takiego tutaj. Tak, takie coś w zależności. Oczywiście, że te ceny mogą podbić lekko, ale większość rzeczy, tak jak sobie obserwujecie, ja bym brał dopiero, powiedzmy, że Fetch AI wyszedłby teraz tutaj, tak, i zrobiłaby się tutaj taka dywergencja, dobra, i wtedy mógłbym brać to na shorta, na przykład. Więc w takich ruchach tutaj, jak już wyszedłem, to niekoniecznie interesuje mnie wchodzenie. No, trudno, no, ten rynek jest, tyle razy daje i jak ktoś za często z niego korzysta, to po prostu zabiera mu tutaj wszystko. Dobra, pogadamy o tych innych coinach jeszcze troszeczkę. Przejdźmy tylko szybciutko sobie przez, zobacz, taki nieciekawy wykres others dominacji. Tak jakbyśmy mieli zrobić jeszcze jeden tutaj taki bączek do dołu i wtedy tutaj wyjść. Bardzo ciekawe dzieje się tak, że others i Ethereum dominacja są na minusie, a dominacja Bitcoina jest na plusie. Tak jakby sprzedawane były altcoiny wszelkiej maści, łącznie z Ethereum, i kupowany był Bitcoin. Dlatego Bitcoin jeszcze nie spada. Bitcoin jeszcze nie spada. Jak popatrzymy sobie na złoto, te już tutaj też coraz bardziej, coraz większe tutaj dywergencje się robią, jakbyśmy to właśnie troszeczkę wyszli jeszcze, chociaż już wyszliśmy, to pasuje kolejna dywergencja na dniówce i to już jest takie rozgrzane, rozgrzane. Zobaczycie, będzie taki ruch w pewnym momencie, który zejdzie gdzieś do tej zielonej strefy. Następnie będzie podbicie i te podbicie będzie superanckie na short. Także ja po prostu sobie czekam w ten sposób. Nie ma sensu, żebym się pchał. Dzisiaj nie będziemy może przechodzić przez te wszystkie tutaj rzeczy, jeśli chodzi o S&P i tamte sprawy. No na razie ta trójka jeszcze tutaj jest możliwa do tego wejścia, tego diagonalu. Zaraz tylko zobaczę. Jak nie, to już nie jest ten scenariusz. Nie ma sensu go tutaj trzymać. No jeszcze kawałeczek, ale no, czemu nie? Jak wyjdziemy powyżej 5950, no to już to już nie jest ten setup. Już inaczej go trzeba rozpisać. Weźmy jeszcze tylko, zobaczmy sobie dwuletnie obligacje. No dolara możemy jeszcze zobaczyć tutaj. Już uważajcie, bo tutaj byłoby tutaj taki małe ABC, które mogłoby rezultować tutaj z tym spadkiem, a tu dolar, o właśnie, uważajcie, bo dolar już ładnie tutaj wyszedł, idealnie prawie na tą dwójkę, o, Bitcoin chyba leci, i teraz pasowałoby, żeby DXY spadało. W takim momencie dolar do PLN-u tutaj mógłby też zacząć tracić, czyli uważajcie tutaj na te podbicie, bo te podbicie tutaj z tego to mógłby być po prostu ABC i możemy tutaj jechać na dół, ok? Euro pewnie, euro nie, euro się trzyma jeszcze całkiem. Co tutaj? O właśnie, to mnie interesuje. 0,2Y ładnie podbiło, tak jakby tutaj miało z tego zwiastować jakiś powtórkę lub coś w tym stylu, ale pamiętajcie, że tutaj raczej jest to dopiero A, tak mi się wydaje przynajmniej, albo koniec jedynki, nie, jedynka, czekajcie, nie, tu jest jedynka, dwójka, tutaj może być koniec trójki w trójce, tak, albo piątki w trójce, zobaczymy, i teraz byłoby podbicie i z powrotem byśmy tutaj cisnęli. No, wątpię, żebyśmy się tutaj uchowali, mamy dywergencję bearish, raczej nie bardzo. No dobra, a jeszcze to tam pewnie parę osób patrzy też na funta do PLN-u, ale tam się nic nie zmienia, no, nic się nie zmienia od, nie wiem, to jest, ile to jest, z rok czasu ciśniemy, no nic się tutaj nie zmienia za bardzo. Nic nie zmienia. Dolar do koron też nic nie zmienia w tym trójkącie. Tutaj tworzy się ładny clean na korona do PLN-u. Dobra, więc uwaga, bo ten clean będzie miał wyłamanie tutaj do góry w jakimś momencie. Dobrze sobie alarm ustawić. Może już teraz ten moment następuje. Co tutaj jeszcze ciekawego? Ciekawe dane, może jeszcze jak będę miał chwilkę, to pokażę później na tym, na danych. Dobra, słuchajcie, trendowane tutaj monety. Lil Boop, Byte, Bonk, Cat in the Dogs, Real Smurf Cat, First Pump, Bloop. O to chodzi, że
Morales jest lepszy od deck screenera, ponieważ tutaj wyłapują różnego typu skamy i ich tutaj nie ma. Takie bardziej pewniejsze monety. I te monety, które się tu utrzymują, trendują, no można po prostu jak to meme coś tam sobie wziąć, nie? Na max dacie znowu, z naszych monet tutaj, które obserwuję, nie za bardzo mają teraz buy pressure. Tutaj jeszcze Michał wypatrzył takiego cake'a, który jest na dnie bardzo. Od all time high jest bardzo, bardzo, akurat nie mam tej danych tutaj. Od all time high jest na bardzo, czekajcie, niskim poziomie. Czekajcie, zaraz sobie tutaj to włączymy może. A może i nie, o tutaj. Podaż w obiegu, zmiana kapitalizacja, podaż całkowita, wycena w pełni, all time low, to chyba będzie tutaj ATH, ATL, all time low, tak, będzie tutaj? Nie, to może ATH, ATH, o tutaj, all time low. All time low, nie, to nie to. Muszę popatrzeć tutaj, all time low, tutaj no, można zobaczyć też tak, że będą tutaj te statystyki, ile jest od tego, no ale to nieważne, od all time high, no nieważne, jest bardzo low, także może coś tutaj nabierać, tutaj on, ale w tej chwili nie widać za bardzo takich coinów, które mają, no jest tutaj TrueSD, nie ma w wolumenach, powiedzmy. No takie gutasz główne, BOME, tak, Unify i tam Sundoco. I ten BOME to tutaj ja miałem go raz na tym, zobaczmy go sobie. O, jest BOME. On, słuchajcie, może być ok, ja sobie alarm tutaj na niego ustawię, bo on mógłby budować jeszcze do góry wyjście. Jakbyśmy tutaj sobie alarm go ustawili, to on by mógł tu weekend to dotknąć i wtedy, nie, na to. O, i wtedy można by było mieć całkiem ciekawe rzeczy. Dobra, przejdźmy sobie tutaj dalej. Słuchajcie, pamiętajcie, Zen. Dzisiaj będzie parę słów o Zenie. Wasz tutaj feedback. Kantor Przemka. PrimeXBT, pamiętajcie, złoto, różnego typu. Tutaj jeszcze inne metale, akcje oraz krypto. Można tutaj tradować i można zapisywać się na takie różne konkursy. Tutaj zobaczcie, to jest... A, zamknięty jest. Nie wiem, jak się do tego dostać tutaj właśnie. Pytałem się ich, ale oni tak coś, huk wie, nie. Dziwnie, no to jeszcze się zapytam, ale to by było dobre. Zobaczcie, można było wygrać 20 koła. 20 koła. I tutaj jeszcze możemy zobaczyć sobie Viz. Ten Viz tutaj Envision Labs ciśnie na tą naszą kostkę. Takie trochę podbicie, ale to jest dla mnie ABC. Więc ja tutaj go będę brał na 4,8. To by było całkiem nieźle. Jeszcze możemy zobaczyć tutaj Taobot, takie odbicie. No i uważajcie na Neural. Neural chyba buduje ABC, więc będzie można go spotkać troszeczkę niżej. Niżej. Dobra. Idziemy do... O właśnie, idziemy tutaj. McDonald's CEO mówi, że firma przygotowuje się na niezły challenge, jeśli chodzi o 2025 rok, tak? Tutaj jest mowa o tym, że nie jest to zbyt dobre, a challenge oznacza, że sporo ludzi może stracić pracę na fast foodach, restauracje fast foodowe. Ale co ciekawe, przeczytałem komentarze pod tymi postami i wiecie, że dużo ludzi pisało, że na przykład pieprzyć fast food i robimy swoje jedzenie, albo pierdziele to, kupiłem sobie tam jakiś mikser, coś tam i teraz mogę zrobić sobie swoje szejki i swoje rzeczy, w dupie to mam. Albo ktoś tam, o, myśleliście, że nie umiemy gotować swoich burgerów, no to teraz już wiecie, od metra. I to były topowe komentarze, nie to, że komentarz i tam ci, tylko był komentarz na przykład 700 lajków, nie? Albo komentarz 180 odpowiedzi, tylko i takie grube, grube sprawy. Więc oni tutaj narzekają, że nawet jak dali 5 dolarów meal deal tak w czerwcu, to nie bardzo im się to opłacało i no tutaj mogą robić tutaj dip. Druga sprawa jest to, że zwalnia popyt i mamy spending less, czyli wydają mniej na Halloween. Tak jak tutaj właśnie na Halloween się dużo wydawało, różnego typu zawsze tam ozdoby, tutu. Tak teraz powiem Wam, że Halloween za 2 tygodnie, a tutaj tych ozdób, tych różnych takich pierdółek i takich, wiecie, wystrojów, tych podwórek świecących tutaj nie widzę. No nie widzę, nie wiem, akurat może tu w okolicy nie ma, ale zawsze były, nie? I też jest wydawanie. Wychodzi na to, że o 5% właśnie mniej zaczynają tutaj wydawać, nie? Wszyscy.
Także ciekawe. Chiny, właśnie, i to jest dobra tutaj, znaczy dobra. To jest ciekawa wiadomość. Nic nowego tutaj nie powiem, jak to, że produkcja na magazyn nie ratuje nikogo. Okej, można zapierdzielać i widać, że jest robota, ale jak ktoś zapierdziela z pustą taczką albo biega po prostu w jedną z drugą stronę, to nie jest praca. To nie jest praca. Kiedyś pamiętam, jak Tahachi Ohno zszedł na piętro i tam widział cały taki, tu wszyscy chodzą, jak to wiecie, na piętrze produkcyjnym, i kazał się zatrzymać wszystkim i powiedzieć, kto w tej chwili wykonuje pracę produkcyjną. Inaczej, czy ktoś ma coś w ręku z produkcji, że idzie coś przymontować? Proszę podnieść rękę do góry. I 3/4 ludzi nie podniosło ręki. Po prostu szli coś tam, jakąś robotę papierkową załatwić, albo coś tam, nie? To znaczy, że robili waste po prostu. Albo było to niepotrzebne i coś było źle w procesie. No i zaczęły być takie udoskonalenia. I to jest taki dobry motyw do tego, wiecie, do zobaczyć, jak naprawdę coś wygląda, nie? Jak naprawdę. China exports grow slow in blow to economy's biggest spot, czyli bright spot. Czyli eksport Chin bardzo wolno rośnie. No i jest nieciekawe. O to chodzi, że shipments, czyli te wysyłki do dużo miast w Ameryce oraz demand w Unii Europejskiej, czyli zapotrzebowanie w Europejskiej, zaczyna zwalniać, czyli nie ma tego motoru. Dlatego to by można było powiedzieć, że ten cały dodruk tak spełzł na panewce. Za to ruskie kupują od Chińczyków dobra na rekordową cenę. Także tutaj ładnie się układa wszystko. I to jest ciekawe, bo było ostatnio BRICS-owe spotkanie w Rosji na temat tam płatności, systemów tego BRICS tutaj, i propozycje ruskich nikt nie poparł. To było tak pokazane w wiadomościach, że nikt ich nie poparł i bla bla bla, ale to jest taka ciekawa sprawa, bo to się potwierdza to, co mówiłem w tym drugim odcinku: Chiny przeproszą Bitcoina. I widać, że tak, Chiny mają BRICS, tak, USA ma tutaj SWIFT, ale nikt już nikomu nie ufa. Te państwa po prostu już nie będą mieć zaufania do tego. I na przykład podają dumnie też, że te państwa mogą wymieniać się w tym BRICS-ie, używając już nie dolara, a swoich walut, tak, na podstawie tego tam Cambridge Deal i w ogóle. Ale wiecie, tak pomyślcie na zdrowy rozum. Jesteście państwem. Możecie drukować kasę w nieskończoność. Więc drukujecie i wlewacie to, tak? Jakaś fabryka, okej, produkuje coś i tam gdzieś wysyła, powiedzmy, jakieś kluczowe dane, albo jakieś tam państwo kupuje zboże od kogoś, od jakiegoś państwa. I sprzedaje, powiedzmy, nie wiem, sprzedaje kamienie, a dostaje, powiedzmy, mięso za to. I zobaczcie. Wysyła towar, nie? Pamiętajcie, że walutę samą możesz drukować, nie? A towar wymaga pracy. I dostaje zapłatę w swojej walucie. Powiedzmy tam, nie wiem, walucie XX, nie? I XX tutaj drukuje. Więc moje takie pytanie jest zawsze w tych komentarzach i tam, jak z kimś piszę, że mówię, jeżeli ktoś dolewa wtedy cały czas tej XXX, to mamy dwa duże, ogromne X-y. Czytaj, inflacja napieprza do góry. No bo albo państwo zmniejszy drukowanie, ale nie zmniejszy, bo musi stymulować. Albo będzie po prostu, no, gówno, nie? Więc dlatego handlowanie w obcej walucie, jakiejś walucie rezerwowej, która ma dobry status, w razie czego, pozwala uchronić im przed inflacją, bo ta kasa tutaj wracając nie bezpośrednio atakuje tej waluty, tak? Jeżeli powiedzmy nawet później ta waluta miałaby być wymieniona na jakąś tą walutę lokalną, to waluta wtedy ta podskakuje, bo musimy sprzedać tą walutę X, jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, dolara, i kupić na przykład PLN-y. Ale my byśmy dostawali bardzo dużo PLN-ów. To jest, no, nie wiem. Na daleką drogę to jeszcze tak nie było. Co innego, jakby państwo nie mogło dodrukowywać. Okej, to wtedy ta waluta byłaby potrzebna, tak? Ale o to mi chodzi, że w tym modelu państwo drukuje non-stop. Więc jak jakiś ekonomista pierdzieli jakieś rzeczy, to słuchajcie, zapytajcie go, a skąd się biorą te pieniądze, te PLN-y? Kto je tworzy? Państwo je drukuje. Jaki jest dodruk na rok? No i nie wiem. Boeing zaczyna ciąć 17 tysięcy miejsc pracy. I teraz dodajcie do tego, pamiętacie, jak Amazon
mówił, że będą ludzie wracać z tych remote office, remote homes, tak? I chce ich z powrotem. I wiecie, dużo ludzi osiadło na tych pracach zdalnych, a następnie musiałoby znowu wracać do pracy. To by był dodatkowy koszt dla nich, tak? Bo samochód, tak? I strata czasu, tak? Więc chcieliby zarabiać więcej kasy. Ale Amazon powiedział absolutnie. No i ci ludzie mogą grozić odejściem. Spoko, to ich wymieni na innych. I dlatego też 17 tysięcy menadżerów, 17 tysięcy, chyba tak, worldwide, zostanie zwolnionych w Amazonie. Czy 1700? O, już nie pamiętam. Nie pamiętam, ale wiem, że coś też z około 1700 albo, 1000, albo 17. Duża pomyłka, ale też sporo ludzi będzie zwolnionych, nie? Chyba 17 tysięcy. I zobaczcie, jak to właśnie w tej chwili wygląda. Mamy, powiedzmy, tych pracowników i na pewno jest jakiś przelicznik, że powiedzmy 10 pracowników tworzy, powiedzmy, dodatkowe, 30 miejsc pracy, powiedzmy. Bo ktoś, powiedzmy, dowozi kanapki, ktoś dowozi jakieś tam plastiki, ktoś cokolwiek. Ci znowu też mają swoich suplajerów, bo ktoś do nich dowozi, powiedzmy, woreczki foliowe, chleb i coś tam, jakieś sklepy. Ci mają, pamiętam, jak zamknęli fabrykę w Irlandii Della, która zatrudniała 2000 osób, to w samym tylko limeryku ucierpiało 8 tysięcy miejsc pracy. W samym tylko limeryku. A miejsca poprzednie liczono na coś około 16 do 20 miejsc pracy. 2000 tworzyło około 20 tysięcy miejsc pracy. To był duży szok. To był duży szok. Tak? Także uważaj, teraz nadchodzi ta lawina tutaj. Dobra, idziemy dalej, bo jest wiadomości. Wow, the workforce reduction we have seen across smaller suppliers. A to właśnie to, co mówiłem tutaj. Teraz idziemy. Feds Kashkari says Farger modest cuts apparently incoming in quarters. Także mówi, że będą ciąć nadal, ale to w kolejnych tam kwartałach, tak? Jak ktoś nie chce z Kashkari, to jest ten koleś, co mu tak wychodzą te oczy. I to był ten koleś, co tutaj pokazaliśmy go na tym, na Telegramie wczoraj. Czekajcie, gdzie to jest tutaj? O! To jest ten. To jest ten tutaj pacjencik, który... Zaraz to pokażę, momencik. To jest ten pacjencik. O, to jest ten pacjencik, zobaczcie. Ten tutaj koleś, który mówi, że mamy nieskończoną ilość kasy, że jest wszystko w porządku, że jest oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. I możemy to drukować, kiedy chcemy. Także drukarka idzie, ten koleś jest odsklejony od rzeczywistości. Tak? Mi mówią, że jestem odklejony od rzeczywistości, ale ja jestem odklejony, ale od systemu. Jestem odklejony od systemu. I on mówi tutaj, że labor market pozostaje bardzo silny i ostatni raport, bla, 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 że nie ma tutaj w ogóle żadnego tego, no, mówi, że nie ma ten, nie ma tutaj tego tak zwanego, co zapowiadali, słabnącego rynku pracy, że do not appear, tak, ten, więc kurna, co, więc o czym tutaj my możemy rozmawiać, tak, o czym możemy, także to jest ten, to jest ciekawe, a ciekawym jest to, że inny fedowy koleś mówi, że to jest taka metoda tutaj, on się nazywał, jak on się nazywał tutaj, Schulz, coś tam, już nie pamiętam tego za bardzo, ale jego metoda, kiedyś o tym mówiłem, to jest jeden z fedowych tam tych bossów, mówi, że w ostatnim momencie, już przed kryzysem tutaj, rośnie ilość zatrudnienia, rośnie part-time jobs głównie, tak jak mówiłem, rośnie, dlatego, że ludzie muszą pracować, powiedzmy, po 3 part-time jobsy, żeby wiązać koniec z końcem, tak? Oraz rośnie wzrost zatrudnienia w sektorach państwowych. Dlatego mają dobre labor's market, tak? O, dobre, tutaj, bo sami zatrudniają ludzi, ale zatrudnienie w sektorach prywatnych spada. Tutaj dziękuję za podesłanie tego tutaj, ktoś mi podesłał, ale nie pamiętam, kim jesteś, ponieważ od metra mam tutaj wiadomości, tak? Od metra tutaj mam wiadomości. I tutaj takie ciekawe jest, taka ciekawa, powróćmy do tego na chwilę, tego. Spójrzcie, jak oni się wypowiadają, zobaczcie. Kashkari said that the labor market remains strong and that the most recent job report, tak, czyli ostatni raport na temat zatrudnienia, is encouraging that a rapid labor weakening does not appear to be imminent.
Także zobaczcie, że jest taki jakby wzmacniający, dobrze świadczący o tym, że ten słabnący rynek pracy się nie pojawia. Zobaczcie, jak oni kłamą w żywe oczy. Po prostu jadą i inni, jacyś tam ekonomiści, jacyś ludzie z jakichś tam, nie wiem, SGH innych, i oni ich słuchają. Nie wiem, to jest, dla mnie to jest po prostu paraliż ten, to jest jedne wielkie kłamstwo, nazwijmy to, o wiem jak będziemy takie nazywać, babilońskie kłamstwo. O, tak właśnie. Idziemy dalej, idziemy. Tutaj Joleczka dała tutaj na, zobacz konferencję Kryptosfir, tutaj relację, więc można sobie wejść na kanał Jolki i sobie tutaj to obejrzeć. Wziąć popcorn i poczuć się, jakby tam się było. I idziemy dalej, zobaczcie, idziemy dalej. Tutaj jest jedno małe pole, które chcę tutaj powiedzieć. Oglądałem wywiad z Mentzenem, który był u Kuby Wojewódzkiego i powiem Wam, że bardzo ciekawie postępuje. A mianowicie... Zwykle jest tak, że prezydent albo tam jakaś partia kupuje głosy swoich tam wyborców głównych, bo ma dużą bazę i robi to, co oni chcą, tak? Ale widać już po tym, że Mentzen ma to wszystko policzone. I to też pokazuje taką, nie wiem, się nie wyłoży przez to, ale to też pokazuje taką, zanim już będziecie pisać, że o, Mentzen, tylko posłuchajcie, co chcę powiedzieć. Zanim jego plan może się, powiedzmy, posypać, dlatego, że w Polsce, a zwłaszcza w Polsce, większość osób, która ostatnio miała hossę i w ogóle tam się dorobiła, nie używa za bardzo mózgu. I teraz tak, Mentzen powiedział tam, że tam ma swój plan, coś tam i że nie jest za aborcją. No i ten Kuba tam zaczął atakować, Kuba Wojewódzki, że tu aborcja, to ten, Mentzen odpowiadał, ale widać to, jakie jest wykalkulowanie, zobaczcie. Mentzen głównie idzie w przedsiębiorców, tak? Ale musi brać głosy z dużych grup, żeby zabierać je tym, co głosują, czyli tam z PO i tam z PiS-u na pewno będzie jakiś też gość, tak? Z PO i z PiS-u. Więc tam, jak to się nazywa, koalicja, tam wiecie, tam tuskowe sprawy, tam, nie? I ten, i zobaczcie, Mentzen ma wykalkulowane największe grupy i idzie w ich interesy. Żeby zdobyć tam tę grupę kościołową, no to mówi, że aborcja będzie zakazana. Co prawda w jego grupie też są kobiety, które też są oburzone tu i w ogóle, tak, jak on mówi, ale on poświęcił to w zamian za cyfry, tak? Więc mówi, co będzie robił z tym wszystkim, swoim wyborcom i po prostu kupuje największe grupy. Te mniejsze zostaną poświęcone, no ale niestety muszą, jeżeli miałby dojść i miała być jakaś taka równowaga, no to takie podejście. I teraz tak, powiedzmy, że ktoś jest kobietą, która chciałaby, żeby ona mogła decydować o aborcji w ogóle, tak? A nie znowu bezwzględne prawo, że ktoś tam kogoś, powiedzmy, zgwałci tutaj, bo to nie zawsze było tak, że niby się mówi, że że tak to, że od razu aborcja, ale nie, właśnie tak nie jest właśnie, nie? I tam w ogóle, powiedzmy, że jak będzie dziecko niepełnosprawne i rodzice nie chcą czegoś takiego, by the way, to jest napędzacz w ogóle firm farmaceutycznych, jak ktoś to możecie sobie poglądać ciekawe filmiki na temat badań i na ten temat. Nie chodzi mi tu o badania dzieci niepełnosprawnych i w ogóle, tylko chodzi mi tutaj o temat taki, że pchana jest agenda, że na przykład rodzic nie ma prawa czegoś takiego robić, to dopuszczane, ale później zobaczcie, ile profitów odcinają tego te firmy. I spójrzcie na przykład później, na przykład jak macie jakichś znajomych, co mają takie dzieci albo coś, zobaczcie, czy oni są tak samo zadowoleni, czy tak samo jest energia u nich na twarzy, jak u Was, jak Wasze dziecko dorasta, powiedzmy, chodzi na plac zabaw, jeździ rowerem, a oni nie mogą tego robić. I jest takie, to jest charakterystyczne, takie coś na twarzy, taki smutek z taką stagnacją, że nie, jest okej, ale to nie jest to. I to jest według mnie kolejne kłamstwo, jakie nam się pcha, takie wiecie, tutaj. Tylko żeby nie zrozumiemy źle, okej? Uważam, że każdy powinien decydować sam, a nie, że na przykład ktoś siłą na przykład mu każe coś robić. Okej? O to mi chodzi. Nie, że powinniśmy tu ubijać wszystkie dzieci i takie. Nie, absolutnie nie. Nie, znaczy dzieci niepełnosprawne, to absolutnie nie. Nie mówię o tym. Żeby mnie ktoś tutaj nie wsadzał jakichś innych słów, dobra? Tylko o to chodzi, że duża część rodziców, z którymi też rozmawiałem tam na przełomie, powiedzmy, nie wiem, 10-12 lat, miała takie okazje, ale została ta okazja odrzucona. Jak jeszcze wczesna detekcja była, nie? Także taki przykład tutaj. I zobaczcie. I część z tych osób chciałaby mieć takie, powiedzmy, prawo, ale nie będzie miała. I teraz tak. Osoby te
od razu będą głosowały naprzeciwko na przykład Mentzenowi, tak? Takie założenie. Ale nie widzą całego obrazu, że no niestety będzie jeszcze gorzej, powiedzmy, tak? Jak na przykład ktoś inny nie wygra, tylko wygra albo tam tuskowy agent, albo tam prezesowy agent, nie? Więc taki przykład tutaj podałem, emocjonalny może, zaraz tam pewnie się dużo ludzi ze mną nie zgodzi i w ogóle. No trudno, no słuchajcie, trzeba mówić też o takich rzeczach, nie można tylko się uśmiechać, tak? I zobaczcie, i te osoby powiedzą, a nie lubię. I często spotykacie pewnie z czymś takim, że powiedzmy mamy 10 jabłek tutaj, tak? I to jest 10 powiedzmy programów danego polityka. I jeden ten program nie pasuje do danej osoby, nie, ta osoba go skreśla. I idzie głosować kogoś, gdzie są tylko na przykład, kurwa, dwa jabłka. Okej. Okay. Więc Mentzen ładnie ma to wykalkulowane i robią też inne partie, ale tutaj u Mentzena widać po prostu celowe targetowanie. Nie ma już, że spis planu ma tyk, 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 tam bierze wszystkich, tyk, tyk, tylko ze swojej grupy wyborców jest on w stanie poświęcić tych i tych, które cyfry się nie zgadzają, a które można wymienić na cyfry większe. I teraz patrzcie, do czego pije. Od demokraci, którzy dostawali, znaczy demokraci dostawali głosy od czarnych mężczyzn w wieku 18-44 lata. I zobaczcie tutaj, jak od czasów Baracka Obamy to się zwiększało. Pierw było to plus 81 punktów, 60, potem Clintonowa. To był november 2016, 63%. Biden 53%, Harris 41%. Spójrzcie, jak od czasów Obamy demokraci nie robią nic w interesie tych właśnie czarnoskórych. Nie ma. Ostatnio nawet Barack Obama namawiał, dlaczego czarnoskórzy powinni głosować na Kamalę, a nie na Trumpa. Ale już widać, że dużo tych społeczeństw, dużo tych grup społecznych widzi, że celowo są nastawiani i po prostu zarabiają mniej, ich stan się pogorszył, więc mówią pieprzyć to. Nie ma tutaj braterstwa jakiejś tam, nie wiem, krwi albo coś. Głosujemy na Trumpa. Głosujemy na Trumpa. I o to chodzi, że jak przez dłuższy okres czasu nie robisz tego, co obiecujesz, to ci wyborcy się po prostu odwrócą. I na przykład ostatnie rzeczy, tak jak PO powiedzmy i PiS, tak? Obiecały nie wiadomo co, zwłaszcza PO i tamte inne. I teraz wszędzie na Twitterze widzę filmiki, jak było to przed wyborami i po wyborach. Tu obiecanka, a tu, że nie da rady. Nie, ja tak nie mówiłem. Ja tak nie mówiłem, a tego nie było. Niego nie było, tego nie było. Więc mam nadzieję, że i w Polsce dojdą takie zmiany, że ludzie przypomną sobie, jak to było i coś się zmieni. Także bardzo ciekawie zapowiada się tutaj ta kampania. Miejmy nadzieję, że coś będzie nie przynajmniej nie to samo co 30 lat. Myślę, że ciekawy update z placu boju. Słuchajcie, to jest teraz o Zenie. Byłem na Majorce teraz przez kilka dni. Używałem dwóch kart PKO, PKO SA i Zen. Pożyczyłem autko z wypożyczalni. Chcieli aż 500 euro kaucji zablokowanej na karcie. Jako, że Zen wlewam tylko tyle, ile potrzebuję w danym momencie, to podzieliłem płatności kaucji na dwie karty. Pół na Zen i drugie na PKO. Przy odnawianiu auta zwolnili mi blokadę kaucji od razu, ale uwaga, to nie znaczy, że środki wracają do nas odblokowane z banku. Czego nie powiedzieli? Minimum 7 dni są wstrzymane przez bank, a nawet czasami dłużej, w zależności od banku. Czujecie jaka akcja? Jakie zaskoczenie może być dla kogoś, jak sobie nie zabezpieczy więcej kasy w rezerwie na wakacjach? Ale teraz ciekawostka, w dobrą stronę. Zen uwolnił mi środki od razu, w tej samej sekundzie, co kliknęło zwolnienie blokady przy oddaniu auta. PKO otrzymało jeszcze kasę 7 dni. Nie dajcie znać, bo może dla kogoś to być przydatne info, jak jeździ po świecie. I tutaj jeszcze mam drugi komentarz, ale go już nie zgrałem, bo już nie pamiętałem, kto to powiedział. I osoby, które jeżdżą wszędzie, mówią, że chwalą Zen za cashbacki i za szybkie przelewy i bezproblemowość w sensie takiej, że nie powinienem pewnie tego mówić, ale dużo ich znajomych, którzy mieli problemy z komornikami i tym, chodziło o to, że wszystkie takie banki normalne, tak, od razu jest wysłany przycisk zniszczenia i ktoś jest zablokowany, a tutaj na przykład jest opóźnienie i ludzie jeszcze wypłacają sobie i mają swoją kasę. Także, no nie wiem. Najlepszym uważam takim rozwiązaniem, jakim ja stosuję, to jest wallet.
takie coś jak właśnie Zen Bank, i wtedy można rozdawać karty. Po prostu. Zobaczcie, 10 najbardziej dobrych stoksów. MicroStrategy wyprzedziło Nvidia i różnego typu inne gadżetowo przez taktykę bitcoinową. I teraz każdy nagle próbuje ich naśladować. Taki jeszcze tutaj post, zobaczcie, z Massachusetts Institute of Technology. Jeżeli jesteś taki mądry, to dlaczego nie jesteś bogaty? Wychodzi na to, że jesteś pieprzonym głupkiem. I tu zobaczcie sobie, ile tytułów można mieć, kończyć wybitne szkoły, takie jak SGH i tam jakieś różne medycyńskie, tam nie wiem, instytuty, a później po prostu wiesz gówno. Wiesz gówno. I ktoś, kto handluje memami, ciebie przekracza w tym. Przegania ciebie w bogactwie. Spójrzcie, być może nadchodzi cichy sezon, bo taki projekcik jak Zifi, to jest na ZK chyba Marquez, tak? To jest na ZK, buduje u siebie tam na aplikacji, promuje gas abstraction, czyli będziecie mogli robić opłaty, i to właśnie ten Cake, co dzisiaj Michał znalazł, Cake też takie coś robi, pewnie wkrótce Uniswap i inni, że będziecie mogli płacić za tokeny zamiast gazu innym tokenem. Czyli powiedzmy, że coś kroszczeń wymieniacie i będziecie, nie macie BNB, a coś jest na BNB, będziecie mogli zapłacić w innym tokenie. Nieźle, co? I takie właśnie tokeny jak XAR oraz 0xGas. 0xGas prężnie działa, dając na innych chainach. Tak mi się przynajmniej jeszcze dalej wydaje, już nie patrzyłem tam z miesiąc czasu, ale ostatnim razem jeszcze tam integrowali chainy. Oraz XAR, czyli ten Arcana Network, co oni zajmują się chain abstraction, a 0xGas account abstraction, może, to jest właściwie, to jest jedyna rzecz, która doprowadzi do integracji blockchainów z normalnymi płatnościami wszystkimi innymi. Także uważajcie sobie na tokeny, one są w tej chwili bardzo tanie, zwłaszcza 0xGas, który jest zabójczo tani. I zobaczcie, wychodzi na to, że tutaj Andrzej Korniak, jak pamiętacie, on jest założycielem Yearn Finance, tak, tego projektu, wypowiedział się na temat, dlaczego L2 nie będą. Nie ma sensu rozbudowywać aż tylu L2. No i tutaj ktoś jeszcze dobrze powiedział, że żeby utrzymywać koszty infrastruktury, jest to 10 do 15 milionów na rok samych integracji kosztów. Także musi być niezły flow i niezły use case L2, żeby one mogły tutaj istnieć. I wchodzimy dalej. Słuchajcie, Assassin's Creed Developer, czyli Ubisoft, producent Assassin's Creed, odpala pierwszą kryptogrę Champions Tactics. Dobra, więc gry zaczęły nagle się poruszać. Okazuje się, że zaczęły bardzo być rozchwytywane. Dzisiaj z Kubą nagraliśmy odcinek na Web3 Extreme, link dam pod spodem tam odcinka, możecie sobie obejrzeć, krótki tam, 12 minut, opisujący właśnie tą gierkę, która może zmienić wszystko, a nazywa się ona Off the Grid. I co to jest takiego zastanawiającego? Tutaj użyto tej samej strategii, co używa Eden, tak? Łapiąc cały transfer z Web 2.0 na Web 3.0. I ładnie bardzo postąpili, zaczęło się bardzo dużo dziać tutaj. I taktyka, jaką obrali, to ludzie, którzy najwięcej jakby rozpropagowali takie gry jak Fortnite oraz Call of Duty online, tak, wzięli się właśnie za tą gierkę Off the Grid. I w tej grze od razu w różnych typu recenzjach i grach ludzi z Web 2.0 padają takie stwierdzenia, że to jest gra, w której będziesz miał swoje rzeczy, że będziesz zarabiał na tych rzeczach. I jak tutaj pokazujemy w tym filmiku krótkim, wszelkie upgrade'y tych postaci to są NFT-ki, czujecie? A jak zaczynacie grać, gra automatycznie tworzy wallet. Czujecie? Więc uważajcie, bo gry Web 3.0 mogą nadchodzić, a teraz leżą na dnie. Większość z nich jest minus 80-90% od all time high. Okay? Także ja pakuję sporo tutaj w te gierki teraz, takie lepsiejsze, bo mogą być znowu powracać, tak? Mogą powracać. Czekam też na Dark Machine, tak? Inne, ale robi się ciekawie. Dobra, Bank of America earnings spadają 12%. Dobra, Citigroup profits też nie najlepiej. Okay? JP Morgan odkłada na bok do kieszeni na wypadek złych pożyczek, które dał klientom. Co to oznacza? Że wkrótce będziemy mieć właśnie sezon earningów, czyli zarobków, a banki jest lipa. Sam
Warren Buffett sprzedaje akcje Bank of America, a mówi, że to dobry bank. Więc come on. Więc słuchajcie, nasz dodruk i ten flash crash i to wszystko, co tutaj mówimy już od, ja pierdzielę, dwa lata, będzie w tym 30 października będzie 2 lata, jak o tym mówię, bo patrzyłem na, kiedy opublikowałem to na Telegramie. Dwa lata. Pasuje nam ten flash crash. Jak w zegareczku. Czy będzie usprawiedliwienie tym razem z jakichś potopów? Kto wie. Zobaczcie tutaj. Dużo banków mówi, że ludzie mają problemy i nie za bardzo teraz już też nawet pożyczają. Ich saving rate zaczyna powoli troszeczkę rosnąć, tak? Bo odkładają. Karty kredytowe, zadłużenie zaczyna już nie rosnąć, no też nie spadać, ale idzie bokiem. Czyli ludzie przygotowują się na pierdzielnięcie. To oznacza, że employment może wkrótce zacząć słabnąć. Czyli to, co mówił ten szef Fedu tam, że o, zarobiliście tu pięknie, zobaczcie, jaka lipa. I oni decydują o tym. I tak jak lekarze wam mówią, że trzeba będzie się szczepić na maksa, inaczej to będą nam ten. Zobaczcie. Muszę nagrać jeszcze przed końcem tygodnia ten odcinek o okupacji. Sami zobaczycie sobie, sami porównacie. Pamiętajcie, proces powie wam wszystko. Tak jak kiedyś było, cyganka prawdę ci powie. Proces prawdę ci powie. Okej? Prawda, żeby było zrozumiałe, co jest prawda. Prawda to jest stan faktyczny dla mnie. To jest stan faktyczny, to jest prawda. Ktoś tam może mówić, to prawda, to prawda. Nie, stan faktyczny, to jest prawda. Stan faktyczny. A to, czy to jest dobre, czy złe, to mnie nie interesuje. Stan faktyczny mnie interesuje. Bo mogę wtedy podjąć takie albo takie kroki. Część ludzi nie chce słuchać o stanie faktycznym. Lepiej jest jak, no jest zajebiście, słuchaj. Ta, 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 ta. Come on. Kiedyś kolega mi powiedział tutaj, jak siedział i oglądał ten, mówi, że jakby zobaczyli tutaj gestykulację tą, co robię i ten, to mówi, od razu oglądalność, mówi, plus 50%. co tutaj było? It's going from discretion. O, właśnie. Tutaj banki zrobiły taki jakiś tam research i mówią, że większość ludzi w tej chwili idzie z wydawaniem kasy z discretionary spending bardziej na slave type spending, czyli bardziej na base spending. Discretionary to są wszystkie takie dodatkowe rzeczy, tak? Takie, nawet nie luksusowe, ale dodatkowe. Okej? Okay? Powiedzmy, ktoś kupi zegarek, ktoś kupi telefon, ktoś tam kupi, nie wiem, pójdzie do kina, bla, bla, bla. To są discretionary. A base to typu jest, wiecie, energia, jedzenie i na przykład opłaty na dom. Albo kredyt, albo tam rent, nie? To są podstawy. I wydawanie idzie w kierunku tych podstaw, tak? Więc jak będą utrzymywały się na przykład jakieś tam kina, powiedzmy hotele, restauracje, jakieś sklepy z pierdu i inne. Zresztą zwróćcie uwagę, jak dzieje się w różnych centrach handlowych. Powiedzmy, jak jestem w sklepie z iPhone'a, tam pracuję, przynajmniej widziałem, okej, okay, 4 osoby w tym sklepie, 4 osoby, klientów było 3, 4 osoby. Sklep Xiaomi to już było wtedy, dawno, z rok temu, tam było też chyba 3-4 osoby. Ale jest na przykład sklep z niczym. Jakiś, nie wiem, w ogóle dajcie znać w ogóle, co myślicie o sklepach z kartkami. Wiecie, takie pocztówki różne. W centrum handlowym na przykład. Dla mnie są to pralnie pieniędzy. Jakiś, nie wiem jak, ale prawdopodobnie są to jakieś pralnie pieniędzy albo jakieś tam offshore biznesy, coś takiego. Bo niemożliwym jest, że ile trzeba takich kartek opierdzielić, okej? Okay. Albo tam mieć jakieś umowy z jakimiś imprezami, coś, żeby to utrzymać. Wiecie, no nie wiem, dajcie znać. Nie wiem o tym, to tylko taka moja reakcja, o tym jak kiedyś myślałem, to się po prostu nie spina. Ale może więcej wiecie o tym, dobra? O wow, to dopiero połowa wiadomości, ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, zrzuteczka, uratuj moje serduszko. Serduszko Adriany potrzebuje pilnej operacji, prosimy o pomoc. Fucking kwota bardzo wysoka. No nic, jak możecie, dajcie coś i... Ile? 7 milionów? 8 milionów prawie. Wiecie co? Uważam, że te sumy to jest kpina. To jest jedne wielkie takie kurwa pierdolenie. 8 milionów. Ciekaw jestem, może ktoś z komentarzy, może ktoś w ogóle pracuje w takim biznesie i zajmuje się cost estimation. I powiedziałby, jak to wyliczają. Bo ja już ja wiele razy prowadziłem cost estimation i to są śmiechy na sali, te koszty. Są brane, tak jak ktoś powiedział, z pizdy są brane. Wątpię, że ta operacja jest warta 8 milionów. Wątpię. A jak już coś, to koszt wynalezienia i wszystko liczony jest jako koszt jednostkowy. Czyli powiedzmy, odbyli takich operacji, powiedzmy już
1200, więc ten koszt powinien być podzielony przynajmniej, wiecie, przynajmniej na, nie wiem, o 100 albo o 200 albo o 500, a nie taki. Rozumiemy? Wątpię, żeby ta aparatura miała cost estimation i support, powiedzmy, nie, na poziomie jakimś takim i tym. Bo zresztą po co komu, po co w ogóle taka komuś operacja za taki koszt, jak na pewno można ją zoptymalizować? To jest dla mnie to, że z osób w potrzebie łuska się takie pieniądze, okej, okay, to jest dla mnie kpina. Jakbym umiał, okej, okay, to rzuciłbym klątwę na te osoby, które wyceniają takie rzeczy tak wysoko. Bo na pewno można to zrobić taniej. Na pewno. Nie ma bat. To jest zarabianie na takim, a w pizdu nawet nie będę tego kończył, bo to aż się trochę podpaliłem. Dobra, pamiętajcie, jak możecie, dajcie parę talarów, bo na pewno się przydadzą w walce z tymi, kurde, rzezimieszkami pieprzonymi. Link będzie pod opisem. Donald Trump odpala swoją monetę. Posłuchajmy tego. A właściwie wiecie, ej, jak puszczam te rzeczy z tego, z Twittera, to wiecie, że dostaję claimy? Wiecie, że tam copyright i mój kanał będzie zdemonetyzowany. I ja tam pokazuję, wysłałem taki kliczek, że tam mogę napisać. Ja mówię, że okej, okay, mówię, ja nie mam monetyzacji. Nie mówię, to ten, nie? I odpisane, no, że nie będzie pan czerpał profitu z tego. To jest, ostatnio pisałem jeszcze z inną giełdą, wam powiem, okej? Okay? Bo tam KYC i ten, ja powiedziałem, że nie będę wysyłał, mówię, nie, pierdzielę, mówię, ten. Nie, nie, ale musi pan wysłać i ten, żeby dalej, ten. Ja mówię, nie będę tradował, ja zabieram tam tą kasę, mówię, do widzenia, mówię, jedę gdzie indziej, mówię, ten, nie. Nie, 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 mówię, nie, już giełdę znalazłem jedną, nie, nie, nie. Nie, nie, ale to musi pan tutaj, w ogóle, tak jakbym pisał z jakimś, nie wiem, szambem, nie, i pojechałem, kolesiowi, mówię, słuchaj, po co ty mi to wysyłasz, mówię, jesteś jakimś tępym botem, mówię, nawet ci algorytmu nie poprawili, mówię, z jakiś, nie wiem, z 2013 roku, mówię. To mówię, co ty, mówię, używasz, mówię, jakiegoś, mówię, basica, mówię, jakiś, mówię, tutaj, twoim, mówię, obmocą obliczeniową steruję Atari, mówię, stary, mówię, ten. I gadka, nie, 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 musi, zero tematu. A odpowiedział jak, tak jak człowiek, prawda, ale powiem wam, nie wiem, jak ludzie łykają, powiem tak jeszcze, skamy, jakie się pojawiają, gdzieś tu, a nawet nie wiem, czy dałem to... Nie wiem, gdzieś zrobiłem, gdzieś skrynaliłem tego. Twitterowe moje konto ktoś podrabia i tam zagaduje do ludzi. Nie wiem, jedna osoba mi podesłała, że koleś zagaduje w jakimś języku tam, nie wiem, jakiś taki, wiecie, dziwna czcionka, nie ruska, tylko jakaś taka arabska, ten, nie? I zagaduje i moje logo ma. Nie wiem, to ja nie rozumiem. To trzeba, żeby ktoś się nabrał na to, okej? Okay? I przetłumaczył, i wchodził, i ten, to trzeba być naprawdę, to już trzeba być człowiekiem, który po prostu straci w tej hossie. W ogóle w tym ogromnym 10-letnim boomie krypto, który nadchodzi, on straci, ta osoba straci. Ale dobra, słuchajcie, idziemy tutaj, bo big się tak już tego. The World Liberty Financial Token Sale is now live. Crypto is the future. Let's embrace this incredible technology and lead the world in digital economy. Go to world. Także, nie wiem, dla mnie tak trochę to dziwnie wygląda. Ja w ogóle nie wchodzę w takie rzeczy, bo później okazuje się, że to jest taki ten. Ale słuchajcie, były prezydent i kandydat na obecnego prezydenta odpala swoją platformę. Nie wiem, co z tego będzie. Donald Trump wyczuł pismo nosem, tak to się mówi? Wyczuł coś tam nosem i ten, oby tylko nie białe, i zaczyna jechać. Idziemy dalej. Jak pamiętacie, Elizabeth Warren, zobaczcie, jaka hiena. You two take a very different view of the cryptocurrency. Tutaj w skrócie jest takie coś tam, on tam gada, zaraz zadaje pytanie, nie? Zaraz tutaj i zobaczcie, co Elizabeth Warren, jaka ona jest, jaka dobra babuleńka, pani, przyłóż mnie tutaj do rany, na pewno będę miał od razu ten, jakiegoś tam martwicę. And federal authorities for what you claim is on welfare and food stamps. A, tutaj koleś opowiada, jak właśnie banki i wszyscy inni robią bardzo drogie opłaty za utrzymanie konta i ludzie muszą często mieć kasę na koncie, nie mogą jej wydawać, żeby mieć konto. Czyli mamy tutaj historię tak zwane banked i unbanked. Na przykład dlaczego kraje tak nazwane trzeciego świata nie mają dostępu do bankowości? Bo to bankierzy stwierdzili, że nie będą tam otwierać banków i dali opłaty, które po prostu nie... są nieadekwatne, ludzi nie stać na coś takiego. Na przykład w tym, w Salwadorze, to nie dlatego, że Salwador jest biedny,
Dlatego, że jest unbanked, nie może robić transferów. Afryka na przykład. Dlaczego w Afryce rozwinięte są płatności SMS-ami i tymi komórkami? Dlatego, że nie ma tam banków. Ludzi nie stać na banki. I dlatego krypto zmienia to wszystko. I ten koleś o tym mówi na przykład. Mówi tam o swojej matce, że coś tam, że no, musiała trzymać i to są takie problemy. Couldn't keep a bank account because she couldn't keep the minimum balance and the bank would hit her with the predatory fees and we needed that money. And then she had to go to the check cashing stores that you see in the hood and they would charge her a fee. My mom would beg them, please, can you take less so that we have the money for food? And then when I went to college and I would send her money from college, I used Western Union and Western Union would take 15%. It made a difference. So when Bitcoin came, I was like, great, you could cut out the predatory banks and the middlemen and the money grams of Western Unions, and you could help unbanked people like my mom. But the better question here is for Senator Warren. With illegal immigration bankrupting this state, with inflation pricing regular people out of economy, with a debt crisis where 40% of the people don't have $500 in case of an emergency, with foreign wars taking place, why did this senator wake up one day and say, with all that, I'm going to build an anti-crypto army because crypto's so important to her? That's a question that she needs to answer. Thank you. Senator, 1 minute. So look, I'm fine. People want to buy and sell crypto. That's great. I just want to make sure that crypto has to follow the same rules as every bank, every stockbroker, every credit union, and that is some consumer protection laws and some... Consumer protection, co? To tak jak tutaj było opisane w tej historyjce. Consumer protection. My zaciukamy ci kasę na 7 albo 10 dni. Spierdzielaj, won. Twoja kasa nie twoja kasa, won. Taki consumer protection. Ten bullshit sprzedawany przez nich, to jest jeden wielki bullshit po prostu. Jeden wielki bullshit. Laws to make sure that it's not open for terrorists and drug traffickers. Ostatnio 3 miliardy zapłacił bank, tak? Bo tam 3 tryliony obrotu, 3 miliardy, 300, no, ten jakiś tam bank ostatnio za ten, nie, 300 milionów kary zapłacił bank za ten, za pranie brudnych pieniędzy dla terrorystów, znaczy dla tych tam kartelów. I ten, nie krypto, on. I wszystko jest w porządku, Na przykład ten duży bank, nie będę wymawiał jego nazwy, ten H coś tam, miał jeden i chyba 6 utargu biliona, czyli miliarda, a zapłacił nie wiem, tam coś jak 50 milionów kary? Co to jest? To jest na Netflixie. W ogóle obejrzyjcie na Netflixie film Brudna Forsa. Brudna Forsa. To jest serial. Brudna Forsa. Już od pierwszego odcinka mnie to po prostu aż... Nie wiem. No może ja po prostu jestem trochę inny, ale... I zobaczcie sobie... Jak to wygląda? Zobaczcie, to jest, ona jest tym reprezentantem tych śmieci. Human traffickers in Iran. So that's what I want, but I want to be really clear about what's really at issue here. And... A, dobra, pieprzenie. Ciekawostką taką jest to, że ostatnio oglądałem na Twitterze różne filmiki i wiecie, że normalnie te dzieci, co są w sierocińcu, w sierocińcach, są ich ten, są brane tam gdzieś do różnego typu tak zwanych tych sponsorów, nie wiadomo kto to jest, nie, oni też nie wiedzą, i jadą gdzieś i prawdopodobnie już wtedy zanika to i najlepiej ten z tą kamerą pytał, bo doszli do lotniska, nie? I pytał, dlaczego nie sprawdzacie ID tych dzieci? No bo to jest tak zawsze. A on mówi, ale jak to? To przecież każdy może wpisać cokolwiek, gdzie jedzie. No tak, i to robią. I poza kamerą ten strażnik mówi, dobrze, że takie osoby są jak ty, mówi, bo to jest, mówi, czysty handel, mówi. My nie możemy o tym mówić, bo stracimy pracę. Ale mówi, wszyscy to robią, wszyscy, gwiazdy, politycy, mówi, wszyscy, na Twitterze coś takiego było, nie? Ja mówię, zobaczcie, i to jest jeden, nie wiem, także... Powiem wam, jak ktoś od razu mi wyskakuje, że jakieś tam rzeczy tutaj broni obecnego stanu, powodzenia. Kim.com. Zobaczmy. We're not going to salute the dollar. If a country tells me, sir, we like you very much, but we're going to no longer adhere to being in the reserve currency, we're not going to salute the dollar anymore, I'll say that's okay. And... You're going to pay a 100% tariff on everything you sell into the United States. I Donald Trump mówi, że po prostu ci, którzy odchodzą z standardu dolara, no to będą potem mieli problem, bo USA nie będzie nic od nich kupowała, nakładając po prostu, znaczy będzie kupowała nakładając wysokie taryfy. Czyli ci ludzie, większość tak będzie musiała używać tego dolara. I to pokazuje już, jak Chiny mają problem ze sprzedażą. Wielkie Chiny mają problem ze sprzedażą. Więc
nie ma tak, że będzie BRICS i Stany, coś tam. Oni nie muszą się dogadać. Muszą. Na długą drogę Stany też nie są gotowe, ponieważ spadnie wtedy dostępność dolarów. Tak? Znaczy dostępność produktów, sorry, produktów. Więc i tu pojawia się krypto z drogą wolnym handlem. Nie? Oczywiście pamiętajcie, że USDT oraz USDC mogą zablokować wasze pieniądze tak samo. Dlatego pozostaje, powiedzmy, Bitcoin i Ethereum. Nie? Słuchajcie tego, to jest ciekawe. If he loses, man, what? I'm, you're fucked, dude. I'm fucked. If he loses, I'm fucked. It does seem that way. You can't just be like, you can't just be like, yo, I. Yeah, I'm like, how long do you think my prison sentence is gonna be? Do you think? Will I see my children? I don't know. Because it's not like you can say, well, yeah, I maxed out to him, but you know, I get. You were I have no plausible deniability. No. No, and I've been trashing Kamala nonstop. Oh, I know. Well, that, I mean, the Kamala puppet, I call her, you know. The machine that the Kamala puppet represents. Yeah, she's irrelevant. I mean, she's not even. No, no, I made a joke, which I realized I deleted, which is like nobody's even bothering to try to kill Kamala because it's pointless. What do you achieve? Nothing. No, it's totally just right. Another puppet. Exactly. Jaki ten, bo to jest wywiad tego Tuckera razem z tym, z Muskiem. I tutaj mówi ten, taka gadka, spuścili to w ogóle w jakimś celu, to puścili, nie? Normalnie przed wywiadem, normalnie do tego, nie wycięte zostało. Celowo, żeby chyba pokazać. I mówi tutaj Tucker, że ty, jak ona wygra, to ty jesteś, mówi, przerąbany. On mówi, mówiłam fakt, a my już mówi po mnie, nie? Mówi, nie wiem, to będzie taka gadka, mówi Elon, mówi. Taka gadka, że no, nie wiem, live tego, dożywocie, mówi. Ciekawe, czy zobaczę dzieci, mówi, nie? Ale mówi, miałem kiedyś taki post, mówi, ale wykasowałem go, chciałem napisać, dlaczego nikt w ogóle nie kłopocze się, żeby Kamalę. I tutaj gadają, że no przecież to nic nie da, bo to od razu kolejny pionek zostanie zastąpiony, więc to nie będzie żadne ojej, o, już znowu, wiecie, ale kurna, jadą oporowo. I idziemy dalej, słuchajcie, w Berlinie będzie jak w Barcelonie. W ten sposób Unia Europejska chce obniżyć czynsze. Uwaga, wchodzimy do alejki komunalnych rozmów. Ale ten odcinek będzie długi, ja pierdzielę. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, że takie odcinki w ogóle mają sens, bo nie wiem, czy to jest takie do oglądania, bo widziałem, jak inne kanały robią odcinki tam po 20-30 minut i to tam wtedy jest do informacji, a tutaj, no nie wiem, ale są takie informacje, które wypadkowe tych informacji potem budują jedną dużą informację, więc no nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy to ma sens, czy po prostu pieprzyć to, nie będę ten, z tych wiadomości wybiorę tylko powiedzmy 3 i huk, dobra? Słuchajcie, zmniejszenie deficytu mieszkań w Niemczech. W Niemczech sytuacja mieszkaniowa jest trudna pomimo planu rządowego federalnego na budowę 400 tysięcy nowych mieszkań, czyli socjalnych, czyli dla ludzi, którzy i tak nic nie wniosą. Okay? W 2023 roku powstało jedynie połowa tej liczby. Czyli mniej kasy zostało ukradzione na nieprodukcyjne produkowanie domów. W całym kraju brakuje od 700 tysięcy do 900 tysięcy mieszkań. Pytanie, czy to socjalne mieszkania. Niemcy nie są jednak odosobnione w tym kryzysie. Kraje takie jak Hiszpania, typowo komunalna, czy Portugalia, typowo komunalna, mają duży problem z pustostanami. No to naprawdę jest problem. No to naprawdę. Czyli tak, ja odłożę sobie pieniądze, żeby mieć na przykład na 2 lata życia na takim samym poziomie, powiedzmy, tak, żebym na przykład w razie jakiegoś potknięcia albo nie wiem, wojny, czegokolwiek, biorę to i mam na 2 lata czas, żeby coś wymyślić, nie? To powiedzmy ktoś ma nieruchomości 4 czy 5 i takie coś ma, nie? To jest problem wokół tych komunalnych przywódców. Wiele mieszkań jest wykorzystywanych jako nieruchomości spekulacyjne lub domy wakacyjne. Więc jeżeli są to spekulacyjne nieruchomości, to nie są to pustostany. Okej? Okay? No nie, no jak, no nie wiem, czy ktoś będzie robił tam zakłady. Ej, jutro tutaj będą się gździć Mariolka z jakimś tam tym, kwachem. I ja dam tyle. No nie, nie. Nie. Chyba, że jako zastawę. Nie, ale to przecież, no nie. Lub domy wakacyjne. Co ogranicza dostępność mieszkań dla lokalnych mieszkańców? No, słuchajcie. Jednym z pomysłów, który mógłby wpłynąć na obniżenie czynszów w Niemczech, jest naśladowanie działań Balcerony. Czytaj
jeden komunalny agent będzie lepszy od drugiego. Władze tego miasta, Barcelony, tak, wywłaszczają mieszkania, które nie były zamieszkane od 2 lat i przekształcają je w lokale dostępne dla mieszkańców. Kiedyś było coś takiego, pamiętam, jeszcze kiedyś, tak zwany dokwaterunek. Że po prostu na mieszkanie ci władowali ci paru chłopów i do widzenia. Ktoś miał tam, wiecie, tak, mieszkanie na wioskach, powiedzmy, jak ktoś miał tam parę pokoi, jeden, dwa były wolne, to tam dorzucono. Przyjechał autobusem, 2 chłopa i dziękuję. I taki rozkaz mają. Nieźle, co? Także nieźle się dzieje w komunalnych rozmowach. Teraz takie pytanie dla ludzi, którzy mają dużo nieruchomości. Dobra, i to nie śmieję się absolutnie. Bo powiem tak. Ja też miałem coś kupować, tak jak wiecie, na tym spadku, co będzie, powiedzmy, po 2026, ale się zastanawiam, czy to będzie sens. Ponieważ tak, mieszkanie, które kupuję, nie jest moje. Prawo własnościowe jest spieprzone, to nie jest moje. Dwa, muszę cały czas płacić podatek od tego. Trzy, cały czas coś jest wymyślane, żeby mi to zabrać. To nie jest moje. Krypto natomiast albo złoto jest moje całkowite. Jak nie, to zachowam to gdzieś, zakopię to gdzieś, wynajmę koparkę w pizdu, zakopię to, wyrzucę mapę, nawalę się i nie będę pamiętał, co to było. Albo będę nawalony kopą, wtedy już na pewno nie będę pamiętał, co to było. Ne? Nie płacę od tego podatków. No bo to jest moje, nie płacę. Chyba, że sprzedam, ale nie trzymanie. Tak? I oczywiście, jeżeli gdzieś jadę albo coś mi potrzeba, zabieram to ze sobą do widzenia. Moje. I złoto, no nie przewiezę dużo złota przez granicę, bo mnie celnicy zabiorą, ale krypto, do widzenia. Dlatego ten kanał skupia się na tak zwanym ownership, liquidity, płynność, tak? I po prostu niezależność. 3 rzeczy. Także, no nie wiem, ja tak myślę, że nie będę wychodził z krypto, bo nie wiem, do czego wyjść. I tak jak tutaj zobaczcie, Donatan mówi, że ma skromnie 180 mieszkań. Wiecie, jaka to będzie, wiecie jaki tutaj jest? Zobaczmy komentarze, ale tu czujesz... kataster od trzeciego mieszkania byłoby kasa na nowe czołgi. O, co ja gadam? Przecież w Sejmie siedzi sporo takich inwestorów, co oni sami nie podatku. To 108, o, niby wolny rynek, ale jeżeli on ma 180, to 180 rodzin miało mniejsze szanse na zakup, rywalizując z takimi funduszami. Niby tak, jeżeli ty nie zwolnisz się z pracy, to ktoś będzie miał mniejsze szanse na zatrudnienie. Piękne pojechanie, piękne, piękne. Tworzy się kapitalistyczny rynek i to coraz szybciej. Gówno prawda, tworzy się komunistyczny rynek. Kapitalizmu nie ma w ogóle. O, gdzie ten rynek kapitalistyczny? Podaj adres, ty tam jadę. Masz, pięknie. Korporacjonizm to jest, pamiętajcie, to jest komunalność plus farsz. Będziemy mówić na to farsz na zapiekanki. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. A jeszcze taki mały komment tutaj. No i właśnie, zobaczcie teraz, postawcie do Natana. Co będzie, jak trzeba będzie to upłynnić? I tutaj wchodzimy do fucking ducking. Nie ma tego? Czekajcie. O, jest tutaj, sorry, to tutaj miało być. Słuchajcie tego. Proszę Państwa, kilka dni temu w ustawie o przeciwdziałaniu skutkom powodzi pojawił się zapis artykułu 27a, który mówi o tym, że gminy, na terenach których zostały dotknięte skutkami powodzi, mają prawo pierwokupu nieruchomości. A to oznacza, że każda nieruchomość, mieszkanie bądź dom sprzedawane w tym terenie, to jest praktycznie cały Dolny Śląsk, może być nabyta przez gminę do zasobów gminy. Wygląda to w ten sposób, proszę Państwa, jeżeli jesteście w trakcie sprzedaży swojego mieszkania czy zakupu, musicie najpierw dokonać umowy warunkowej u notariusza i ty, kliencie kupujący, musisz za tą umowę zapłacić. Następnie czekamy ponad 30 dni na to, aż gmina się wypowie, czy korzysta z prawa pierwokupu. Jeżeli nie skorzysta z tego prawa pierwokupu, okej, kupisz mieszkanie, poniesiesz tylko koszty umowy warunkowej, ale jeżeli gmina skorzysta z prawa pierwokupu, ty mieszkania nie kupisz, a klient sprzedający będzie musiał sprzedać to mieszkanie gminie. Mało tego, gmina może zakwestionować cenę, w której kupi tą nieruchomość i zaproponować cenę na przykład 20% niższą. Bardzo proszę, udostępniajcie to, bo chyba jeszcze mało osób zdaje sobie z tego sprawę, jak wielkie konsekwencje wprowadził ten zapis i jaki jest w tym momencie paraliż w aktach notarialnych i w kancelariach. Nieźle, co? Czyli zobaczcie, ktoś będzie chciał sprzedawać, będzie musiał pierwszy iść do gminy, nie? I gmina będzie mogła na przykład kwestionować taką cenę albo taką. Albo powiedzmy, ktoś będzie miał mieszkanie i będzie chciał dla stryja sprzedać mieszkanie albo tam dla jakiegoś tam, powiedzmy, bratanka. I po okazyjnej cenie musi pierwszy iść do gminy i to gmina pierwsza powie ok albo nie ok. Kumacie? Jaka jest? I powiedzcie mi, i uważacie, że na przykład
ktoś nie czai się na nieruchomości, że to jest moje. Dodatkowo większość osób, które znacie, ma mieszkanie na kredyt albo dom na kredyt. To nie są ich mieszkania. To jest taki pseudo ten, nie są ich mieszkania. To nie są ich mieszkania. Tak jak kupowanie samochodu PCP, ten wiecie, co dwa lata ten, co się płaci ten raty, a co dwa lata można wymienić. Jak ktoś mówi, no mój, mam samochód. Nie masz samochodu. Żebyś go wziął, musisz dopłacić wszystko do końca. Do widzenia. Nieźle, co? Nieźle się dzieje. Dodatkowo jeszcze księgi wieczyste. Dobra, kto jest na numer księgi wieczystej kogoś, wchodzi sobie tam na tą stronę rządową, tam te księgi, coś tam, składa pismo o to, że ta osoba wisi komuś kasę za coś tam, że nie tego, i normalnie jest wpis do księgi wieczystej i ta osoba, co posiada ten lokal albo ten dom albo coś, to nieruchomość, nie może go sprzedać, dopóki sąd tego nie wyjaśni. A te wyjaśnienie może potrwać od paru tygodni do paru miesięcy, nawet do paru lat. Więc pomyślcie sobie, co się będzie działo, jak trzeba będzie sprzedawać te nieruchomości na gwałt. Tak jest to zrobione. Nie wiem, ja tak powiem wam, że nie za bardzo mi się spieszy. SK ostatnio zarąbiście podpompował. I teraz SK głównie idzie tutaj, dlatego że jest bardzo silnym RWA oraz posiada te różne partnerstwa, a także celuje w Unię Europejską i ten paszport cyfrowy na temat tego CO2. Ja oczywiście tego nie nienawidzę, a tego CO2, i mam nadzieję, że się nikomu to nie uda wprowadzić, to padnie i walnie, ale parę firm przejdzie ten cały galimatias i być może jedno z nich będzie SK, i jak ktoś trzyma, to będzie tylko na plus dla tego wszystkiego. Także zobaczymy, jak ten cały ten, bo tylko w Europie, wiecie, ten CO2 shit raczej wątpię, żeby był gdziekolwiek indziej, nie? To będzie ciekawe. Tylko żeby rzeczy do Europy szypować, trzeba będzie mieć ten paszport, nie? No nie. Mam nadzieję, że życzę sobie i wam, żeby jak najwięcej ludzi opuściło Unię Europejską. Ale do tego czasu powiem tak, jeżeli SK, okay, jeżeli Radek zdecydowałby się odpalić kampanię marketingową z prawdziwymi callsami i rozłożyć to, SK momentalnie, jak tylko by rynek, wiecie, zaczął, jak Bitcoin był po korekcie i znowu zaczął wyjść, 30 centów. Okay. Taka prognoza z dupy, ale szybko by się to spompowało. Bo oni mają wszystko już. Wszystko. Na giełdę wszystko mają. Gotowy produkt. To miałem dać wcześniej. Giełda BitUnix. Tutaj słuchajcie, jak z mojego linku się zapiszecie, to jest giełda NoKYC. Właśnie miałem tutaj podać, bo o tutaj gdzieś mówiłem o tym, że z giełdy, właśnie jak mówiłem o tych robotach, to rozmawiałem z jedną giełdą. Więc to jest giełda, która ma NoKYC, więc jak jesteście w UK, albo jak macie problem z KYC do jakiejś giełdy, tak jak niedawno zaczął Max tam coś mówić, że tam o KYC, coś tutaj, no to nie wiem. Ja zawsze operuję w trzech giełdach. W tej chwili BitUnix to moja trzecia giełda. I zawsze mam takie wyjście, że jak coś, to mam kolejno, wtedy mam czas na inne. Także tutaj dostajecie sporo bonusów, jak się zapiszecie, w zależności od tego, jak depozytujecie. Depozycie $100, dostajecie bonus na tam musicie tylko przytrzymać te $100, chyba nie możecie wypłacić tego $100, powiedzmy przez 7 dni, czy tam przez 7 dni chyba, tak. I wtedy macie 30, a jak 500, to dostajecie $100, także się opłaca, co? Na grę i normalnie możecie za to ugrać kasę, także całkiem nieźle. Link też jest pod opisem. World Economic Forum ma swoje spotkanie teraz od 15 do 17, czyli tam nowe różne głupoty. I teraz takie jest, zobaczcie, zawsze jak już macie naprawdę źle na umyśle, że jest po nas i wszystko, pamiętajcie, World Economic Forum ma tyle partnerów, spójrzcie. To było na A, to było na B, to było na C, zobaczcie, to jest na D i tak dalej. Pamiętajcie, z tych partnerów 98%, jeżeli World Economic Forum chce wprowadzić to, co chce wprowadzić, będzie bezrobotnymi. Jak myślicie, ile firm wkrótce będzie grało w naszych szeregach? No właśnie, także spokojnie. Ja nie rozumiem. Zresztą dużo mówię, już nie rozumiem. No i idziemy do takiego tematu przyjemnego. Tu pozdrowienia dla Kuby z Cashfy. Chcesz naybać jakiemuś info za promowanie shitu i wyjaśnić kilka sporów z Twittera? Zrób to na sportowo i w charytatywnym celu. Wykorzystaj swoje zasięgi do budowania świetnego widowiska, dzięki któremu pomnożymy innych.
Szukamy osób, które chcą podjąć takiego wyzwania niezależnie, czy trenujesz od 5 lat, czy nie walczyłeś nigdy. Damy ci przeciwnika, o kondycję się nie masz, będziesz miał kilka miesięcy na przygotowania. Nie gadaj, że nie kusi cię wizja wystąpienia na profesjonalnie zgenerowanej gali. Wchodź w to, link do formularza zapisany, nie wiem, gdzie w komentarzu, czyli tam niżej. Także zobaczcie, Cashfy może bazować na Fame MMA i powiem wam tak, jakby to ruszyło i miało ręce i nogi, to Cashfy mogłoby zrobić to, co miał zrobić Fame MMA i zrobić grę, ok, na temat tych fajtów. Prostą grę, nawet 2D, ok, z NFT-kami, z dodatkami, ze wszystkimi rzeczami. I to by był ekosystem, który by działał. Pamiętacie kiedyś takie gry jak wrestling, tam WrestleMania i te inne, jeszcze w latach 90. jak wychodziły i ten? Kurna, toż to były piękne gry. Tam co Hitmanem można było ten grać i tam Undertakerem i ten. Piękne. Jakby takie coś zrobił, nie jakieś ultra w cholerę tam kosztowne produkcje, tylko takie, wiecie, mniejsze. I połączenie jest tutaj z tymi gwiazdami, z dystrybucją i potem powiedzmy z jakąś telewizją albo coś, wiecie, tak mniej więcej po 2-3 latach. Oh my god. To by, oh my god. Powiem oh my god. I wtedy to by przyciągnęło tego, a nie takie spierdzielenie jak tamto. Gierka, obiecanki, wypuścili jakieś maszera na komórkę, szajs, mieli zrobić normalną tam bijatykę, słuch o tym zaginął i tyle. Do widzenia. Do widzenia. Także to by wtedy był ten. W ogóle w Polsce istnieje bardzo dużo metod na zrobienie pieniędzy, tylko głównie ludzie w Polsce zajmujący się biznesami interesują się tylko krótkim dystansem, żeby zebrać, zajebać kasę i do widzenia. Jak to kiedyś było? Zebrać, zajebać, zapomnieć. Czyli zakuć, zaliczyć, zapomnieć. O, na studiach. Zakuć, zapomnieć. To takie w biznesie takim. Można by zrobić zasadę 3Z w biznesie. No i dobra. I to by było na tyle. Słuchajcie, prezes Gapliński ochronił Polskę przed krachem i chcą mu dopierdzielić. Także widać, że chcą wymienić Gaplińskiego na kogoś, kto będzie stopami tańczył jak trzeba. Tym samym zależy im na dodruku, ponieważ wydaje mi się, że bez tego się nie obejdzie. I to tyle. Minuta 11 film. Dajcie znać, takie w ogóle długie odcinki to jest w ogóle sens, bo jak ktoś to będę dawał tylko po 3-4 mniejsze wiadomości i wtedy powinno grać wszystko mniej więcej w 25 minut. Na razie, do potem.